Cześć, dzióbki. Z tej strony zdrada. Dobra, idziemy do Hanako. Nie ma co. Nie ma na co czekać. もちろんです。わかりました。 Punkt bez odwrotu. Ta porcelanowa dziwka jest niebezpieczna. Spokojnie. Wchodzimy, rozmawiamy. Wychodzimy. Jedyni goście. Kurwa. Jesteś. Dobrze. Dziękuję za spotkanie. Ja również, Vi. Zanim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnię, dlaczego zmieniłam zdanie i dlaczego chcę ci pomóc. Nie byłaś pewna, czy możesz mi wierzyć, że Yorinobu zabił waszego ojca, a teraz... Wiedziałam. Od początku. Wiedziałeś? Wszyscy członkowie zarządu wiedzieli. Nikt, kto interesował się tą sprawą, nie uwierzył w historię o truciźnie. Zbyt wiele szczegółów się nie zgadzało. Mieliśmy rozmawiać o konkretach. Niech będzie. Czy masz przy sobie Soul Killera, tak jak się umawiałeś? Palec na cynglu. Niczego nie mów. Oczywiście, że nie. Nie znamy się aż tak dobrze. Wolisz się zabezpieczyć, rozumiem. Chociaż to niepotrzebne. Jesteśmy tu, ponieważ wiem, jak uratować cię przed śmiercią. Wprowadzę cię do Mikoshi. Przecież to nie jest fizyczne miejsce. Punkty dostępowe są jak najbardziej fizyczne, a jeden z nich znajduje się całkiem blisko. Gdzie? Pod nami. Tutaj, w Night City, pod Arasaka Tower. Powinniśmy wyjść, teraz. Chcesz stąd wyjść? O niczym innym nie marzę. To nie przedłużaj i daj mi jej wysłuchać. To się źle skończy. Usiądź, mamy mało czasu. Okej, robi się interesująco. Usiądź. Mamy mało czasu. Pomożesz mi w zamian za? Mój brat. Czujesz? Właśnie tak pachnie gówno. Nie chcesz w nie wdepnąć. Musi ponieść konsekwencje swoich decyzji. Po prostu to powiedz. Będzie łatwiej. Chcę, żeby poniósł karę. Ciągle kręcisz. Chcesz go zabić. Chcę, żeby Arasaka poznała prawdę. Jak masz zamiar to zrobić? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro gochitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu wkrótce zwoła zebranie zarządu, na którym pojawią się przedstawiciele wszystkich frakcji. To doskonały moment, aby poznanie prawdy na temat okoliczności śmierci mojego ojca. Wprowadzę cię na to spotkanie. Złożysz swoje świadectwo przeciwko mojemu bratu. Złożysz świadectwo? Czekaj, możemy zacząć mówić wprost? Pomożesz mi się pozbyć Yorinobu. A ja pomogę ci się pozbyć konstruktu. To interesująca oferta. Przemyślę ją. Dobrze. Byle szybko. Yorinobu zrobił się czujny po paradzie. Może coś podejrzewać. Wynośmy się stąd. Vi, dobrze się czujesz? Krwawisz. Leci nam niucha.
Chyba kończy ci się czas. Nie zwlekaj z decyzją. Nie będę. Przemyślę to. Przemyślę to. Potrzebujesz powietrza. Teraz. Oj, zaraz nie będzie świadectwa, bo kurwa będzie kolano. Giniemy na ulicy. Ostrzegałem. Co ty robisz? Co robię? Pokazuję ci, jak to jest być uwięzionym w windzie ze spierdoloną konsolą. Prosiłem cię. Ostrzegałem. A ty wciąż masz w dupie wszystko, co do ciebie mówię. Teraz ta porcelanowa dziwka wykorzysta cię do swojej brudnej rozgrywki. Z czym ty masz problem? Przecież o to nam właśnie chodziło. Wiemy, brama gdzie znajduje się... Brama do jebanego Mikoshi? Okej, okay, pod Arasaka Tower. I co nam to daje? Co? Jak pytam, to? Pytam, co nam to daje? Wszystko. Mogę poprosić Eldekaldos o pomoc. Słuchaj, ci goście mieszkają w przyczepach. Akcja przeciwko Arasace to nie napad na konwój. Już kiedyś próbowałaś z amatorami. Wiemy, jak to się skończyło. Ty próbowałeś z profesjonalistami. I wcale nie skończyło się lepiej. Czy one... Świetnie! Znowu odpływasz? Kolano. Zaraz zginiemy, kurwa, w windzie. Tyle nas widzieli. Co? Czy ja? To nie do oczu myślisz. Jeszcze nie. Spokojnie. Nie ruszaj się. Wiktor? Boli, wiem. Majaczyłaś. Musiałem ci podać beta-haloperydol. Ale światłowstręt to dobry objaw. Oznacza, że atak nie uszkodził nerwu wzrokowego. Skąd się to wzięło? Przywlokłaś się tu poobijana. Wystraszyłaś Misty. Zrzuciłaś ze stołu mojego pacjenta. I zażądałaś, żeby cię natychmiast, kurwa, poskładać. Powiedz mu, że to był twój anioł stróż. Nie byłam do końca sobą. Wiem. John ją opętał. I to mnie martwi. Następnym razem zamówię jakiegoś słabszego drinka. Nie żartuj z tego. Nie będzie następnego razu. Tak powinno być lepiej. Spróbuj ostrożnie usiąść. Spróbuję. Chyba wraca mi czucie. Ach. Powoli. Kolejne małe zwycięstwo. No co? Przecież usiadłam. Okej, łapię. To nie będzie przyjemne. Myślisz, że jak długo to jeszcze potrwa? Tydzień, ty dwa. Powiedz. Krótko. Bardzo krótko. Przy następnym ataku nie zdążysz doczołgać się do tego fotela. Wypłaszczysz się w zaułku. To ostatni moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, rozumiesz? Tak jest. Wiem, Wiktor. Spróbuję. I zrobisz to teraz. Widzisz tamten stolik? No, co z nim? Znajdziesz na nim ostatnią dawkę pseudoendotryzyny. Prezent od Misty. Chcesz je poddać głosom w głowie? Śmiało. Weź, Stacha. Wytłum się.
albo zrób coś innego. Mamy się przećpać. W warunkach. Ode mnie też masz tam prezent, blokery. Fixer. Jeżeli uda ci się przejść te kilka metrów, reszta zależy już tylko od ciebie. Na własnych warunkach są. Reaper ma słabe poczucie humoru. Zamknij się wreszcie, Johnny. To moja decyzja. Muszę to przemyśleć. Chcesz się zastanowić? Chcesz się zastanowić? Świetnie. Byle nie w tej piwnicy. I do cholery mówisz to na głos. Na głos? Po prostu to zrób. Chyba dam radę. Cokolwiek postanowisz, najpierw stąd wyjdźmy. Mamy piksy. Hej, V. Słyszałam, co pomyślałaś. A nie powinnaś, przepraszam. Nie musisz. Wiem, co się dzieje. I wiem, że to nie będzie łatwe dla żadnego z was. Jeśli nie chcesz decydować tutaj, znam znacznie lepsze miejsce. Okej, prowadź. Co to za miejsce? Niedaleko. Zabrałam tam kiedyś Jackiego. A co Jackie ma z tym wspólnego? Chodź, to się przekonasz. W zabraniu go w to miejsce już nie wrócił. Ostatnie piętro. Miał równie ponurą minę. Jedziemy na dach. Jackie? Jestem skończony, Chica. Już po mnie. Nie brzmi jak Jackie, którego znałam. To było dawniej. Jego matka właśnie odkryła, że trzyma spalenie nosami. Jeśli z jednej strony masz panią Wells, a z drugiej kolegów z gangu, każdy wybór wydaje się zły. Nie miał lekko. Ostatecznie odważył się postawić na siebie. Właśnie o to chodziło. Ale najpierw zaprowadziłam go tutaj. O, coś tu się wysypało. Widzisz? I nie grzmisz? Przychodzę tu, kiedy mam jakiś problem i chcę pobyć sama ze kiedy sobą. Kiedy chcę skoczyć. Młoda ma rację. Siada i przemyśl to na spokojnie. Mam pobyć sama ze sobą. Trudne zadanie. No to co właściwie Jackie tu postanowił? Wiesz przecież. Legenda tego miasta. Zostawię cię teraz. Nie śpiesz się. Blockers. Kurecko mnie wystraszyłaś, wiesz? Myślałem, że się przekręcisz. Wciąż tu jestem. Jeszcze. Wiesz co? Powinnaś do kogoś zadzwonić. Pożegnać się. Czyli przewidujesz ten gorszy scenariusz? Nie. Ale cokolwiek postanowisz, to będzie akcja dużego ryzyka. Jeśli nam się nie uda, po prostu zadzwoń. Jeśli masz kogoś takiego, piguły mogą poczekać. Nie, pożegnania nie są w moim stylu. Jak chcesz. Przeszliśmy długą drogę do tego miejsca, co? Sama pomyśl. Zaczynaliśmy na pieprzonym świetnisku. A potem próbowałeś mnie zabić. O tym mówię. A teraz siedzimy tu sobie i oglądamy panoramę Night City. Żałuję tylko, że nie zobaczę, jak to się skończy. Dzięki, Johnny. Aż tak bardzo we mnie wątpisz? Nie w ciebie. W całą resztę. Posłuchaj, możesz spróbować z panami nomadami, ale wtedy będziesz ich mieć na sumieniu. I możesz przyjąć ofertę Arasaki.
Wtedy na sumieniu będziesz miała samą siebie. Spróbuję poprosić pana o pomoc. Na pewno? Od tej decyzji nie ma odwrotu. Spróbuję z panem. Jest taka jak ja. Ufam jej bardziej niż tym twoim cynglom do wynajęcia. Twój wybór. To może być moja ostatnia akcja. Jeśli się nie powiedzie. Chcę być świadoma. Do zobaczenia w Mikoshi. Johnny? To zostałam sama. John Rambo. Stanie zadzwonię do Hanako. Wreszcie. Przyjmuję twoją ofertę. Długo ci to zajęło. W tym czasie Yorinobu zdążył zrobić swój ruch. Co? O czym ty mówisz? Mój brat uczynił mnie swoim gościem w rezydencji w North Oak. Zamknął cię? Tak. A nad moim bezpieczeństwem czuwają jego ludzie. Tak? No to przekonam ich, żeby cię wypuścili. Dziękuję. Gdzie jesteś? W klinice mojego Ripardoka Wiktora. To na tyłach sklepu Mistis Esoterica. Zaraz kogoś po ciebie wyślę. Podwiezie cię do rezydencji. A potem wspólnie złożymy mojemu bratu wizytę w Arasaka Tower. No i pięknie. Spiknęliśmy się z diabłem. Z nią pogadać. Tak jak powiedział Wiktor, biorę sprawy w swoje ręce. I co teraz? Czekam na kierowcę. Chodź do środka. Poczekamy razem. Kogo my tu mamy? Dziki. To Mr. Brightman. Dziki. Znaleźliśmy go na śmietniku za kliniką. Myślę, że tęskni za Jackiem. Nie on jeden. Mogę postawić ci tarota. Wiesz co, to nie jest najlepszy pomysł. Jak Mura zaraz przyjedzie. Może tak będzie lepiej. Po prostu puszczę jakąś muzykę. To chyba po ciebie. Tak. Zaraz, czy to limuzyna Arasaki? Zgadza się. Moje ziomki. V, Jackie zginął od kultych ludzi, a ty idziesz z nimi na współpracę? Tak. Myślisz, że nie pamiętam? Też mi się to nie podoba, ale inne opcje byłyby jeszcze gorsze. Nie da się usprawiedliwić zdrady przyjaciela. Zdrada to lubi, jabco. Zmieniłaś się na gorsze. Wi, dobrze cię widzieć. Wyglądasz... słabo. Jak gówno. Urocze miejsce. I tak się czuję. Jest
coraz gorzej. Przykro mi to słyszeć. Powinniśmy iść. Idziemy. Poczekaj. Ostatnim razem rozmawialiśmy o konstrukcie, który będzie próbował wpływać na twoje procesy decyzyjne. Konstrukcie, który za życia odpalił dwie nuklearne głowice w Arasaka Tower. I nagle zgłaszasz się z tym konstruktem w głowie na ochotnika do porządkowania spraw w Arasace. O czym ty mówisz? O, nikt ci nie powiedział? Szkoda. Jej engram to pierdolony Johnny Silverhand. Może obiło ci się o uszy. Ten terrorysta. Terror. Lubię terror. Ale nie jest teraz aktywny. I zanim wygłuszyłam go beta-blokerami, odradzał mi współpracę z Arasaką. Więc może wsadźcie sobie te podejrzenia, zanim zacznę żałować, że go nie posłuchałam. Mnie to wystarczy. Co tam się dzieje? Chodźmy do samochodu. Hanako sama czeka. Do roboty, Helma. To może wystarczyć, ale ja będę cię miał na oku. Dobra. Padłam w oko V. Za chwilę będziemy. Dlaczego nie dzwoni? Hanako sama. Mogli odciąć łączność w rezydencji. Mogli. Coś jest nie tak. Nie polepszysz sytuacji, jeśli rozwalisz samochód. Nie jestem waszym jebanym szoferem. Nie na to się pisałem. Żadne z nas się nie pisało. Obudziłaś. Nawet nie pamiętam, żebym zasnęła. Spróbuj tego nie robić. Zaraz będziemy. Policja. A, to jest tej. Koleżanki z zespołu chatka. Tu jest teraz tak. Broń w gotowości. Zwariowałeś? Zachowujcie się naturalnie. Albo raczej siedźcie spokojnie i wszystko pójdzie gładko. Co tam, Saszka? Coś nie w porządku? Nikt nie ma prawa... Kurwo! Efektywne i efektowne. Dobra robota. Pieprzyć to! Co robimy? Nie pozwolą nam się do niej zbliżyć. Nie będziemy ich prosić o pozwolenie. Helman, idź naprowadzić AV-kę. Tutaj zaraz zrobi się gorąco. Vi, idziesz ze mną. Idę sama. Jestem w sypialni w środkowej części budynku. Anders, ściągniesz AV-kę. Ale najpierw trzeba zneutralizować czwórkę strażników. Takemura, V, to wasze zadanie. Zneutralizować, tak. Zagłuszę ich komunikację. Nie wezwą posiłków. Pójdziemy w stronę Uwaga! Kolejnych pięciu strażników na zewnątrz. Inetraner w górę. Jeden wartownik na patio, drugi przy basenie. Trzeci u góry, a czwarty w środku. Uważaj. Co to jest? Dzień dobry, ja po dropy. Widzę kogoś. Co
Naboje, naboje. Jedzonko, jak już przygotowali, to biorę, nie? Głupie pytanie, gdzie ona jest? Trzeba. Nie rozwalić szyby. Nie narobić hałasu. Kurwa, no street. Ten udźwig zaszczony. Gdzie to jest? Ibelos. No tu była, kurwa nie, jak ja tu nie trafiłem. Ci ludzie po prostu nie zostawią mi wyboru. Co ci się dzieje? Musieliśmy. To dlatego zawsze wolałam trzymać się z boku. Żebym nie musiała podejmować takich decyzji. A teraz... Chyba właśnie zaczęła się wojna. Fajta! Wojna. To duże słowo. Nawet kiedy wypowiada je córka Saburo Arasaki. Skąd ta myśl? Po prostu liczę. Ty, ja, Takemura i Helman to cztery osoby.
Właściwie 3,5. Jest jeszcze Oda. Spotkamy się z nim na miejscu. Tak szybko się z tego wylizał? Miał najlepszą opiekę. A mogłem go tak czy inaczej to mało przeciwko całej Arasace. Mój brat to nie jest cała Arasaka. Przynajmniej jeszcze nie teraz. On o tym wie. I dlatego otacza się tymi kryminalistami pokroju Adama z Maszera. Nie wiem, czy mnie to pocieszyło. Jesteśmy sami. Takie są fakty. Mój ojciec był sam, a zbudował imperium. Dziękuję, kochani, za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku.